6 czerwca odbyliśmy spotkanie z moim zastępcą, spotkanie z zarządem gminy Ochotniczych Straży Pożarnych. Po wyborach, powiedzmy, było to takie pierwsze spotkanie nowo ukonstytuowanego się zarządu. Spotkanie o charakterze takim, bym powiedział, roboczym. 8 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z terenu naszej gminy. Omówiono m.in. sprawy związane z dalszym funkcjonowaniem klubów sportowych, głównie w kontekście możliwości finansowania przez gminę działalności poszczególnych LZS-ów. 9 czerwca uczestniczyłem z panią Krystyną Jęko w zgromadzeniu związku międzygminnym do spraw wodociągu i kanalizacji w Brzesku. Zgromadzenie to poświęcone było głównie sprawom udzielenia absolutorium zarządowi związku za rok 2010 oraz realizacją inwestycji, które są planowane i czy rozpoczęte w bieżącym roku. 10 czerwca odbyło się posiedzenie na Radach Robocza w lokalnej grupie działania Dunaj i Biała. Było to spotkanie dotyczące m.in. uzgodnień między poszczególnymi gminami co do planowanych do złożenia przez gminy wniosków na współfinansowanie zadań. W okresie dwutygodniowym, to jest od 13 do 25 czerwca, przebywałem na urlopie. Zastępował mnie tutaj kolega Janusz jako zastępca. W okresie w dniu 4 lipca odbyło się na Tarnowie spotkanie. Była to konferencja wójtów, burmistrzów z udziałem marszałków województwa małopolskiego, z udziałem pana prezydenta Tarnowa oraz przy współudziale zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie. Była to konferencja poświęcona współpracy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Krótko mówiąc, cel spotkania to była budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wystąpiono do gmin z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz bobeńskiego z propozycją zawarcia takiego porozumienia, które miałby na celu wspólną budowę takiej przyszłowiowej spalarni odpadów komunalnych. Powiem, że koszt realizacji tej spalarni to jest koszt szacowany na poziomie od 300 do 400 milionów. Głównym, powiedzmy, inwestorem byłoby Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy współudziale gmin, przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego. Skąd się, powiedzmy, takowa potrzeba bierze? Dyrektywa unijna wprowadza redukcję poziomu składowania odpadów biodegradowalnych na składowiskach do poziomu 35% do roku 2020 w stosunku do odpadów, które były wytworzone w roku 1995. Do roku 2025 z kolei będzie obowiązywał, to znaczy od roku 2025 będzie obowiązywał całkowity zakaz składowania odpadów. I powiem, że według danych z roku 2010 za rok 2010 na przykład Niemcy praktycznie nie składają odpadów. Wszystkie odpady są spalane bądź w jakiś inny sposób utylizowane. Mówiąc o Polsce, to za rok 2010 według danych z roku 2010 Polska spala zaledwie 0,5% wytworzonych odpadów. Reszta tego odpadu jest po prostu składowana. Jedyna spalarnia, która w
Na dzień dzisiejszy funkcjonuje, jest to niewielka spalarnia stosunkowo, jest to spalarnia w Warszawie, która spala w ciągu roku około 40 tysięcy ton odpadów. Przykładowo podam, że w Niemczech rocznie spala się tych odpadów ponad 80 milionów ton. Aktualnie w Polsce budowane są spalarnie w Łodzi, w Poznaniu i Koszalinie. Realizacja tych inwestycji jest, realizowane te inwestycje są w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Mówiąc o spalarni w Tarnowie, co do lokalizacji, tutaj jeszcze nie ma tej lokalizacji ściśle określonej, najprawdopodobniej będzie ona gdzieś blisko, w niedalekiej odległości od wysypiska śmieci. Energia, która będzie wykorzystywana z tej spalarni, będzie wykorzystywana, powiedzmy, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jako, powiedzmy, czynnik grzewczy do potrzeb, powiedzmy, ogrzewania mieszkań. 19 lipca były podpisywane porozumienia z poszczególnymi gminami. Powiem, myśmy jako gmina Wojnik również takowe porozumienie zawarli. Jest to porozumienie zupełnie niezobowiązujące na dzień dzisiejszy, bo na tym poziomie nikt nie jest w stanie określić, jaki kosztowy będzie udział poszczególnych gmin w realizacji tego zadania. To porozumienie jest bardzo, powiedzmy, tak ogólnie spisane, jest jak gdyby wola przystąpienia do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 7 lipca odbyła się konferencja w Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie, gdzie odebrałem takie opracowanie, to jest projekt założeń zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe gminy Wojnicz. Myśmy wystąpili z wnioskiem do fundacji o sfinansowanie takowego opracowania i powiem, że z takich wniosków tutaj z Polski Południowej wpłynęło kilkadziesiąt. Nawet wnioski wpłynęły z Uszczyk Dolnych, z Sanoka, powiedzmy Jasła, Krosna. Z wszystkich tych miejscowości dwie gminy tylko się, że tak powiem, załapały na to, że ten projekt, to opracowanie zostało sfinansowane. Była to gmina Wojnicz oraz Dąbrowa Tarnowska. Sfinansowane to zostało przez norweską fundację. Koszt takiego opracowania jest szacowany na poziomie 18-20 tysięcy złotych. My mamy pełne opracowanie na dzień dzisiejszy zgodnie z nowymi dyrektywami, zgodnie z nowym prawem energetycznym. Każda gmina musi takie opracowanie mieć. My w tej chwili, jako powiem, jedni z pierwszych tutaj na terenie Małopolski takie opracowanie posiadamy. 8 lipca odbyło się spotkanie u konserwatora zabytków z udziałem pana starosty dotyczące warunków, jakie zostały nałożone na starostwo przez konserwatora w sprawie sprzedaży obiektów zabytkowych, mam na myśli teren parku oraz budynków, które tam są. Pierwotnie kontrakt między starostwem a Urzędem Gminy Wojnicz miał być podpisany 30 czerwca. Przed dzień podpisania tego kontraktu dowiedzieliśmy się, że przed sprzedażą obiektu zabytkowego sprzedający winien wystąpić do konserwatora o wydanie opinii. Pan starostwo wystąpiło do konserwatora i w tejże opinii znalazło się 7 punktów, które konserwator nałożył na sprzedającego, ale które w jakiś sposób później skutkują w nas jako przyszłych właścicieli. Co do 5 punktów nie mieliśmy żadnych uwag, z 2 punktami nie mogliśmy się zgodzić, bo między innymi jeden z punktów był, że termin zakończenia remontu Pałacu Domskich musi być nie później jak w ciągu 4 lat od daty podpisania kontraktu. I drugi punkt dotyczył
zakazu budowania wszelkich obiektów kubaturowych na terenie całej działki, to jest około 8 hektarów. Ponieważ wcześniej z przedstawicielami, z pracownikami z konserwacji zabytków chodziliśmy, ustalaliśmy m.in. możliwe lokalizacje, no choćby szalet publicznych, które uważamy powinny tam się znaleźć, bo nie wyobrażamy sobie funkcjonowanie parku bez ubikacji, bez szalet. Jak gdyby konserwator sam sobie zaprzeczył, bo narzucił nam zakaz, powiedzmy, budowania jakichkolwiek obiektów. Odbyło się właśnie to spotkanie w dniu 8 lipca. Pan konserwator jak gdyby te zapisy zmienił, te zapisy w kontrakcie są w treści, że, w tej treści, że rozpoczęcie remontu pałacu musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż w ciągu 4 lat od podpisania kontraktu oraz że jest zakaz budowania jakichkolwiek obiektów kubaturowych na terenie całej działki, to jest te 7,7 hektara, co nie dotyczy obiektów służących funkcji parku. Także powiedzmy, nie możemy tam magazynów, wiatr czy jakichś innych rzeczy budować, ale to, co będzie służyło funkcji przeznaczeniu tego parku, możemy powiedzmy